Przemieszczanie się w przestrzeni stanowi stały element historii ludzkości lub, jak ujął to historyk migracji Klaus Bade, jest jej conditio humana. Migracja jest podstawową zdolnością człowieka do przystosowania się do różnych warunków życia. Etymologicznie pojęcie migracja pochodzi od łacińskiego słowa migrare, które można przetłumaczyć jako wędrować, oddalać się i przesiedlać. To szerokie tłumaczenie nie definiuje jednak czasowych, przestrzennych lub przedmiotowych cech migracji. Ostatecznie wszystko, co jest w ruchu, może być powiązane tym terminem. W literaturze naukowej termin migracja przeszedł w ostatnich dziesięcioleciach ogromne zróżnicowanie. W tym kontekście można stwierdzić ze socjologiem Frankiem Duvelem, że ze względu na złożność zjawisk migracyjnych nie istnieje jednolita definicja terminu migracja. Czy też mówiąc słowami Stephen Castles, definitions of migration are highly varied in nature. Podczas gdy niektórzy badacze rozumieją każdy rodzaj mobilności, niezależnie od jej wymiaru czasowego i odległości geograficznej jako migrację, inni definiują ten termin bardziej wąsko. Taka jest właśnie intencja na przykład socjolog Anety Treibel, która twierdzi, że sam fakt bycia w ruchu nie jest wystarczający, aby podciągnąć go pod kategorię migracji. W związku z tym nasuwa mi się pytanie, co właściwie oznacza migracja, a przede wszystkim, co oznacza migracja na tle XIX-wiecznej praktyki teatru. W moim referacie chciałabym więc zaproponować pojęcie theatre migrant, które opracowałam na podstawie analizy XIX-wiecznej praktyki teatru, które jak jednak także można, lub tak powiedzieć, które jednak także można by dostosować na dzisiejsze czasy. Obecne i węższe definicje, za którymi chciałabym tutaj podążyć, rozumieją migrację jako szczególną formę ludzkiej mobilności, w ramach której, po pierwsze, przekraczana jest granica polityczno-prawna, a po drugie, następuje zmiana miejsca zamieszkania, a tym samym centrum życia. Na przykład w Glossary of Migration Międzynarodowej Organizacji Migracji IOM pojęcie migrant jest zdefiniowane jako, cytuję, a person who moves away from his or her place of usual residence, whether within a country or across international borders. Wynika z tego jasno, że istnieje rozróżnienie między migracją wewnętrzną, to jest migracją w obrębie państwa, a migracją międzynarodową, która zwana jest także zewnętrzna. W tym drugim przypadku migracja odbywa się poza granicami państwa i odpowiada klasycznemu rozumieniu migracji, które obejmuje emigrację z kraju pochodzenia i imigrację do kraju docelowego. Jochen Oltmer dodaje trzeci ważny aspekt do tych dwóch wspomnianych już kryteriów charakteryzujących migrację, a mianowicie, cytuję, daleko idące konsekwencje, koniec cytatu. Te daleko idące konsekwencje są ważne dla przebiegu życia osób migrujących. Jak wskazuje Oltmer, migranci muszą pogodzić się z warunkami i porządkami ekonomicznymi, wzorcami kulturowymi oraz normami i strukturami społecznymi, z których część może znacząco różnić się od tych panujących w ich miejscu pochodzenia, a tym samym mieć wpływ na życie migrantów. W tym sensie pojęciem theatre migrant rozumiem osoby, które pracują w dziedzinie teatru i spełniają kryteria wyjaśnione powyżej. Nie ma znaczenia, czy osoby te wyemigrowały jako dorośli, czy jako dzieci. Powód ich migracji więc niekoniecznie musi być związany z teatrem.
Ich migracja może wynikać z różnych powodów. Może być ona spowodowana na przykład przez wojny, prześladowania polityczne lub religijne, a także katastrofy ekologiczne. W tych przypadkach mówi się o migracji przymusowej. Jednak migracja może być również dobrowolna z powodu pracy, z przyczyn ekonomicznych, z powodu sytuacji rodzinnej lub przygody i tak dalej. Niemniej jednak wydaje mi się ważne, aby podkreślić, że okoliczność migracji lub okoliczności migracji są bardziej złożone, zwłaszcza w odniesieniu do praktyki teatru i koncepcji życiowych wielu artystów. Dlatego w dalszej części mojego referatu chciałabym omówić w odniesieniu do XIX wieku, w jakim stopniu termin theatre migrant wymaga dalszego rozróżnienia. I zacząć chciałabym z Danielem Bentmanem. W przedmowie do autobiograficznej książki Daniela Bentmana An Actor's Tour o 70,000 Miles with Shakespeare redaktor Bernard Gisby stwierdza, cytuję: Today everyone is a traveler. Many have made the circuit of the world. I rzeczywiście. W swych wspomnieniach Bentman, urodzony w Kassel w 1837 roku, opisuje swoje gościnne występy w różnych częściach świata. Oceniając jego opis, musiał być w trasie przez prawie 4 lata. 2 sierpnia 1879 roku, według jego dziennika podróży, wyruszył parowcem Australia z San Francisco do Sydneya. Objechał Australię, Nową Zelandię, Tasmanię, Indie, Chiny, Singapur i Hawaje. Do San Francisco powrócił dopiero pod koniec stycznia 1884 roku. Tak właśnie pisze w swoich wspomnieniach. Cytuję. On 21st of January we left Honolulu and after a rough journey of 7 days arrive at San Francisco, having traveled during that period upward of 70,000 miles by land and sea and having nearly 700 nights. Przykład Bentmana zwraca uwagę na pozornie oczywisty, ale tak dotąd niedostatecznie omówiony fakt. Cała seria artystów scenicznych była praktycznie w ciągłym ruchu, nieustannie pędząc z miasta do miasta i z kraju do kraju, jeden występ za drugim. Z jednej strony, aby zaspokoić pragnienie publiczności, ponieważ teatr był wówczas masowym medium, które przyciągało różnorodną publiczność dzięki rozmaitych form i było w stanie zaspokoić różne oczekiwania dotyczące rozrywki. Z drugiej strony, aby rozwijać i umacniać karierę lub po prostu zarabiać pieniądze, ponieważ życie w trasie było wyczerpujące, ale jednocześnie też bardzo lukratywne finansowo, zwłaszcza występy w Stanach Zjednoczonych. Według IOM osoby, które opuszczają dzisiaj swój kraj ojczysty z powodów zawodowych, są objęte terminem labor migration. Oto co mówi definicja. Labor migration is defined as the move meant of persons from their home state to another state for the purpose of employment. W tym kontekście osoba, która w celu podjęcia pracy przenosi się do kraju innego niż jej kraj urodzenia lub kraj obywatelstwa, określana jest mianem migrant worker i zgodnie z artykułem 2 International Convention of the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families zdefiniowana w następny sposób. Cytuję. A person who is to be engaged, is engaged or has been engaged in a remunerated activity in a state of which he or she is not a national. W tym ujęciu pracownicy migrujący dzielą się na różne typy. W odniesieniu do okresu, którego dotyczy mój wykład, dwa z nich są szczególnie interesujące. Jest to seasonal worker oraz itinerant worker.
W odniesieniu do pierwszego typu czytamy: The term seasonal worker refers to a migrant worker whose work is by its character is dependent on seasonal conditions and is performed only during part of the year. Na przykład, wielu włoskich lub hiszpańskich robotników wyjeżdżało do Ameryki Południowej w zimnych porach roku, aby pracować na plantacjach i wracało do domu w miesiącach letnich. Podobnie było w przypadku aktorów, śpiewaków operowych i tancerzy, którzy jednak wykorzystywali dokładnie inną porę roku do pracy poza Europą. Podczas gdy wiele europejskich teatrów robiło przerwę w miesiącach letnich, artyści teatralni wykorzystywali sezon zimowy na półkuli południowej na występy gościnne. Ten rodzaj migracji jest zatem związany z tymczasową migracją zarobkową, podobnie jak w przypadku osób należących do kategorii itinerant worker. Tutaj definicja jest następująca. The term itinerant worker refers to a migrant worker who, having his or her habitual residence in one state, has to travel to another state or states for short periods owing to the nature of his or her occupation. Podczas gdy pracownicy sezonowi opuszczają swój kraj ojczysty tylko w okresie sezonowym i zwykle pozostają w jednym miejscu w kraju docelowym, itinerant worker, lub po polsku można by ewentualnie też przetłumaczyć pracownicy wędrowni, często są w ruchu przez dłuższy czas i przemieszczają się z jednego miejsca do drugiego, przy czym pobyt w poszczególnych miejscach jest krótki. Artyści teatralni w trasie są więc dokładnie tego typu, jak pokazuje przykład Daniela Bentmana. Nie bez powodu objazdowi artyści teatralni są w języku angielskim przywoływani pod nazwę itinerant theatre. Jeśli jednak przyjrzymy się bliżej obu definicjom seasonal worker i itinerant worker, ujawni się ważny aspekt. W obu przypadkach faktyczne centrum życia pozostaje w kraju urodzenia lub kraju, który wybrali jako habitual residence. Pracownicy sezonowi zazwyczaj wracają po zakończeniu pracy, która ma miejsce w określonej porze roku. Itinerant worker również nie porzucają swojego faktycznego centrum życiowego, to jest wyjeżdżają do innego kraju w celu podjęcia pracy, ale z zamiarem powrotu po pewnym czasie. Z tego względu obie formy odpowiadają, moim zdaniem, bardziej pojęciu labor mobility. The term labor mobility has the same meaning as labor migration, but is more frequently used nowadays to reflect the dynamic and multidirectional nature of modern migration, indicating that those who move for employment purposes may do so more than once, may move across different countries of destination, and that their employment abroad may not necessarily result in settlement in another country, keeping their prime place of residence in their country of origin. Po pierwsze, warto zauważyć, że labor mobility, o której tu mowa, jest określana jako zjawisko współczesne, aby odzwierciedlić dynamiczny i wielokierunkowy charakter współczesnej migracji w celach zatrudnienia. Jeśli spojrzymy na okres, na którym koncentruje się mój wykład, uderzające jest to, że w dziedzinie teatru wielokrotne przemieszczenia się przez granice państwowo-prawne z powodów związanych z pracą były na porządku dziennym już w XIX wieku. Jednakże następujący aspekt wydaje mi się interesujący w odniesieniu do kwestii migracji. Definicja wyraźnie odnosi się do faktu, że zatrudnienie za granicą niekoniecznie prowadzi do osiedlenia się w innym kraju, lecz że głównie miejsce zamieszkania, prime place of residence, pozostaje w kraju pochodzenia.
Jest to dokładnie ten aspekt, który odnosi się do kategorii migrant worker i moim zdaniem można go przenieść też na touring theatre. Kiedy artyści teatru wyjeżdżają w trasę, zwykle nie towarzyszy temu emigracja w klasycznym sensie. To jest, nie jest to przeprowadzka, w której rezygnuje się z głównego miejsca zamieszkania i ustanawia nowe. Pobyt jest jedynie tymczasowo przeniesiony z zamiarem powrotu do faktycznego miejsca zamieszkania. Można to doskonale pokazać na przykładzie aktorki Franciszki Elmenreich, która podczas jej pierwszego gościnnego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych w 1882 roku, gdzie występowała przez kilka miesięcy, zostawiła w ojczyźnie nowo założony dom i kilkumiesięczne dziecko, aby bynajmniej nie z zamiarem porzucenia obu. I to właśnie w tym punkcie moim zdaniem podany jest ważny fakt, w którym odróżniłabym labor migration od labor mobility. Podczas gdy migracja zarobkowa, odpowiadająca definicji migracji sformułowanej na początku, idzie w parze z przeniesieniem centrum życiowego w celach zawodowych, w którym migrant osiedla się w określonym miejscu na pewien czas i przenosi tam swoje miejsce zamieszkania i centrum życiowe, tymczasowo lub na stałe, mobilność zarobkowa niekoniecznie towarzyszy takiemu osiedleniu, a zatem charakteryzuje się bardziej dynamicznym charakterem. Należy jednak podkreślić, że nie zawsze można dokonać wyraźnego odgraniczenia między nimi. Na pytanie, czy seasonal worker i itinerant worker z dziedziny teatru rezygnowali ze swoich miejsc zamieszkania w ojczyźnie na taki czasowy pobyt i nabywali nowe miejsca zamieszkania w kraju docelowym i osiedlali się przynajmniej na pewien czas w określonym miejscu, nie można odpowiedzieć w sposób ogólny i należy je dokładnie zbadać w zależności do przypadku i biografii. Jak bowiem dowodzą liczne źródła, wielu artystów teatru, którzy występowali sezonowo gościnnie, niekoniecznie pozostawało w jednym miejscu, ale często przenosiło się z miasta do miasta, a nawet z kraju do kraju, zatrzymując się w hotelach, a nawet też w odpowiednich środkach transportu, którymi podróżowali i w tym sensie również mutowali wędrownych pracowników. Z tego powodu proponuję połączyć itinerant workers z pojęciem labor mobility i określić ich mianem interim theatre migrants. Słowo interim w znaczeniu tymczasowy, chwilowy wskazuje właśnie na okoliczność płynnej mobilności, która nie znajduje solidnego zakotwiczenia w konkretnym miejscu, ale jest w stanie permanentnego ruchu, choć tylko przez pewien czas. O tym, że interim theatre migrants mogą stać się również long interim theatre migrants, świadczą na przykład losy wielu śpiewaków operowych, których mobilność zawodowa była tak wyraźna, że jak stwierdza historyczka teatru Agata Łuksza na przykładzie Gemy Bellinzoni, nie sposób już powiedzieć, gdzie był ich dom, albo że ich dom pełnił tylko funkcję czysto symboliczną. Moim zdaniem przykład Bellinzoni pokazuje nam również jeszcze inny fakt, a mianowicie to, że dużą liczbą interim theatre migrants lub long interim theatre migrants można również nazwać po prostu też theatre migrants, ponieważ w ciągu ich życia faktycznie raz lub nawet kilka razy przenieśli swoje centrum życiowe, a tym samym także miejsce zamieszkania w rozumieniu definicji migracji przedstawionej na początku tego referatu. Na przykład Bellinzoni, która urodziła się we Włoszech, mieszkała w Berlinie w latach 1911 do 1915, gdzie kierowała studiem operowym, a następnie przeniosła się do Holandii, zanim ostatecznie wróciła po kilku latach do Włoch. Daniel Bendman, który został przedstawiony na początku tego referatu,
również można określić terminem theater migrant, ponieważ wyemigrował do USA w 1852 roku. W tym kontekście należy przywołać jeszcze jeden aspekt i jest to aspekt dalekosiężnych konsekwencji, o których już mówiłam na początku i który został określony jako trzeci punkt istotny dla migracji i jest zdecydowanie znaczący w kontekście przedstawionych wyjaśnień. W źródłach autobiograficznych migrantów teatralnych można zauważyć, że proces migracji konfrontował ich z licznymi trudnościami. Na przykład Marii Geistinger, która urodziła się w Gracu w 1836 roku i mieszkała w Stanach Zjednoczonych w latach 1881 do 1884 z powodów zawodowych stwierdza, i tutaj też ją cytuję, ale to wymaga wielkiej decyzji, aby wyruszyć przez morze, osiedlić się w obcym świecie i zamienić to, co było znajome, na coś nowego i obcego. Jak jasno wynika z jej słów, migracji towarzyszy zerwanie, zmiana życia, która wiąże się z daleko idącymi konsekwencjami. Zmiana centrum życia wymaga pogodzenia się z kulturami, które początkowo są obce, z nieznanymi przepisami administracyjnymi, nowymi okolicznościami instytucjonalnymi i ekonomicznymi, a w większości przypadków także z innymi językami, a zatem oznacza nowy początek pod wieloma względami. Ponadto istnieją doświadczenia bycia innym, dyskryminacji, deprywacji, które mają daleko idący wpływ na życie migrantów i migrantek i kształtują ich myśli i działania. Na przykład tutaj już wspomniana Helena Modrzejewska w swoich wspomnieniach opisuje, jak grupa ludzi, z którymi wyemigrowała do Stanów, cierpiała z powodu tęsknoty i borykała się z nową codziennością w obcym kraju. Cytuję. Several weeks elapsed since our establishment in Anaheim. I noticed that my husband grew despondent and unusually nervous, and I also began to feel restless, and at moments felt a sort of pang around my heart. Madame Sipniewska looked like the globe of a lamp, pale and transparent, and her large eyes grew larger and larger and were often fixed on some distant object, looking but not seeing. Her husband had sometimes a gloomy expression on his face and walked with his head down, grumbling and slapping his little boy for a leaf. And one evening we came across Paprocki leaning against a tree and crying. We realized that we were all homesick. Uważam, że jest to kolejny punkt, w którym migracja różni się od mobilności. Podczas gdy w procesie mobilności zawodowej zaangażowani aktorzy wchodzą w kontakt z obcymi językami i nowymi warunkami kulturowymi, od samego początku mają one charakter tymczasowy, w tym sensie, że osoby są świadome, że są w kraju lub mieście, w którym występują tylko przez ograniczony czas, a zatem zawsze mają wyjście, mają możliwość powrotu do domu. Dla przykładu wspomniana Franziska Elmenreich odrzuciła ofertę tournée po Australii zaraz po swoich gościnnych występach w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jej tęsknota za domem i za dzieckiem była za duża. Cytuję. Kiedy pojawiła się oferta wyjazdu do dużych miast Australii z moim zespołem na 20 tygodni, musiałam odmówić pomimo wspaniałych perspektyw. Patologiczna tęsknota za domem ogarnęła mnie. Tęsknota za Niemcami, za moim dzieckiem, za sztuką w domu, z dala od profanacyjnego polowania na dolary. Z pewnością nie było to mądre, ale musiałam. I tak z lekkim sercem przepłynęłam ocean z powrotem do ojczyzny. Migranci natomiast
muszą nauczyć się radzić z tęsknotą za domem i nowymi warunkami życia. Dla wielu z nich często nie ma możliwości powrotu. Ale jeszcze jedna kwestia rzuca się w oczy przy analizie źródeł. Aktorzy on tour łączą mobilność związaną z pracą z sightseeing, czyli celami typowo turystycznymi. O ile pozwala im naturalnie na to czas, ściśle określony czasowo harmonogram tournée. Na przykład w artykule w New York Times z okazji gościnnego występu Sumurum Maxa Reinharda w Stanach Zjednoczonych w 1912 roku można przeczytać, i tutaj też cytuję: Neither Fräulein Konstantin nor Frau von Bülow have had time to see much of New York yet. They are planning a trip to the Metropolitan Museum of Art and to Chinatown, where the young lady hope to pick up some Japanese prints. W tym miejscu kończę mój referat i mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Państwu pojęcie theater migrant. Chociaż termin ten powstał z perspektywy XIX-wiecznej praktyki teatru, uważam, że można go zastosować również do dzisiejszych migrantów i migrantek z dziedziny teatru. Dziękuję bardzo.